Z nami Anton Buczek. Po meczu wygranym 2-1, no ty debiutujesz ligowo w GKS-ie Katowice. No super chyba ten początek sezonu. Tak super, jako jsem nadšený z toho zápasu. Byl to těžký zápas tady v té pogodě, jaká byla. Dzisiaj bylo bardzo teplo a štěstí se obratilo na naši stranu a super taký początek, tak jsme si všichni přáli, aby to tak bylo. Wiele kibiców po tym, jak tutaj bronił Łukasz Budziłek, czekało na to, żeby ktoś go zastąpił. Ty tam dzisiaj kilka miałeś takich interwencji, że dajesz ty taki spokój kibicom, że będziesz jednak pewnym punktem w bramce. Ja bych nie chciał sobie srovnávat z Łukaszem Budziłkiem, ten szedł do Legie, nebo gdzie szedł. To on je Łukasz, ja jestem Anton, a to już bych to, ja już bych to dał, nie chciał nijak to. Teraz niech się kibice nauczą, że Anton broni w bramce, tak? Nie, tak, teraz się kibice GKS nauczy. Dobrze, jeszcze mam pytanie odnośnie tej bramki straconej. Byłeś zasłonięty, czy jednak ta piłka była zbyt mocno uderzona, że wypadła z rąk? Nie, tam to było jaki, myślę, że stali fragment, nebo co było, piłka przed pole karne, a tam to uderzył, a było tam 4 nebo 5 naszych zawodników, a ja jsem přes jejich nogi neviděl a naposledně jsem se díval z pravé strany a to vyletělo z levej. Šlo mi to přes ręki, škoda, tak mohl jsem to vybít, mohl být spokoj, no ale tak kluci dali z karného gola, tak. Dobrze, gratuluję wygranej, dzięki za rozmowę. Z nami po bardzo szczęśliwym spotkaniu, wywalczonym i wygranym 2-1 z Widzewem Łódź Grzegorz Gącerz, ten, który dał zwycięstwo tej drużynie. Ty w piątek mieliście tak na koniec treningu właśnie jeszcze strzelenie rzutów karnych. Byłeś wyznaczony, czy jednak teraz na sam koniec spotkania ty czułeś się taki najpewniejszy do strzelania tej jedenastki? Jeśli chodzi o jedenastki, to na odprawach przedmeczowych trener na końcu każdej z odprawy pyta, kto ma strzelać pierwszą jedenastkę. Byliśmy wyznaczeni w kilku, no tych dwóch pierwszych, którzy byli wyznaczeni, no to już ich na boisku nie było, także ja podjąłem to wyzwanie, no fajnie, że wpadł. Tak naprawdę trzeba powiedzieć, że inauguracja wymarzona, bo po pierwsze wygrywacie z Widzewem Łódź, czyli z drużyną, która w zeszłym sezonie grała w Ekstraklasie. Po drugie, miałem sprawdzić, przyznam się, nie sprawdziłem tego przez te ostatnie 45 minut, bo jednak chciałem tutaj być cały czas na boisku i widzieć, co się dzieje. Tak dawno w Katowicach inauguracji ze zwycięskim wynikiem nie było, więc no, czego chcieć więcej? No ja zaczynam piąty sezon w GKS-ie i nigdy jeszcze nie wygrałem na inaugurację. Dzisiaj to stało się faktem, ale rzeczywiście, no z przebiegu spotkania, o ile pierwsza połowa niezła w naszym wykonaniu, można powiedzieć, że dobra, no to w drugiej mogliśmy zostać pokarani za taki brak pazerności. No gdzieś tam zadowoliliśmy się tym 1-0, dostaliśmy bramkę na 1-1 i różnie mogło się to skończyć. Na szczęście w ostatnich minutach Aleks Januszkiewicz fantastycznie przedryblował tam obrońców, no i został ścięty równo z trawą, a mi pozostało tylko wykorzystać tę jednostkę. Jeszcze spytam o warunki atmosferyczne. Dzisiaj naprawdę ciężkie chyba. Dwie takie przerwy na coś tam, żeby uzupełnić płyn, ale to chyba zdecydowanie za mało. Zgadza się, natomiast no, po tych mistrzostwach świata, które się odbyły w Brazylii, no ciężko zganiać na aurę. Oni grali na wyższym poziomie, w lepszym tempie biegali, także no, my się tego uczymy. Nie wiem, czy starczy czasu, żeby się nauczyć grać na takim poziomie. Dobrze, serdecznie gratuluję i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.